Cześć, z tej strony trap.pl i dzisiaj, tak, dzisiaj, dzień po dniu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W sumie to nie pamiętam, kiedy ostatnio była tutaj taka aktywność, ale no na przestrzeni ostatnich dni tyle się dzieje na rapowej scenie, że inaczej nie będę w stanie wszystkiego z wami przegadać. No a dzisiaj oczywiście, jak już widzicie, poruszymy sobie temat Bobiego Szmurdy. No bo tak, to naprawdę się stało i jeszcze do końca to do mnie nie dociera, ale Bobby Szmurda jest już oficjalnie na wolności po wielu latach odsiadki. I co by nie mówić, może to być moment przełomowy na światowej scenie rapu. A dlaczego? Co w ogóle Bobby zrobił, że trafił za kratki? Jaka była jego historia i co może wydarzyć się w najbliższych dniach? O tym właśnie sobie dzisiaj pogadamy, zapraszam już was do oglądania. Twojego cienia, biorę to wszystko i przeprowadzam test. Lecę do góry jak kielomelo, cały świat jest rozmazany jak neon. Wódeczka, ósemka i soczek, ty water melon, prosecco. Lecę do góry jak kielomelo, cały świat jest rozmazany jak neon. Jak kończy się pesos, to wkładam sombrero, wkładam sombrero, yo. Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Więc jak cię traczek zaciekawił, to wiesz gdzie go szukać. Rzadko też o tym mówię w tym miejscu, ale wczoraj przeglądając statystyki zauważyłem, że bardzo dużo nowych osób ogląda ostatnio moje materiały bez subskrypcji. Tak więc zachęcam i polecam wam to zmienić, bo tak jak mówię, na dniach pojawi się tu jeszcze wiele bardzo grubych i ciekawych rapowych materiałów. Jest obecnie naprawdę o czym opowiadać. No i właśnie, teraz zaczynamy pierwszy z nich. No bo dzisiaj, jeżeli spojrzymy na kalendarz, to mamy dokładnie dzień 23 luty 2021 roku. A właśnie jakoś początkiem stycznia dowiedzieliśmy się, że jest to też oficjalna data przedwczesnego warunkowego wyjścia Bobiego Szmurdy z więzienia. I myślę, że najlepiej będzie zacząć ten odcinek pokrótce, w możliwie jak największym skrócie, przypominając całą historię tego gościa. Bo jest ona, co by nie mówić, wyjątkowa i unikatowa na światowej scenie rapu. Tak więc Aquil Jean Pollard, znany szerszej publiczności jako Bobby Szmurda, urodził się 4 sierpnia w 1994 roku w Miami na Florydzie. Jednak też szybko chłopak wraz z matką przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie następnie dorastał i gdzie też szybko dołączył do Cripsów, do gangu znanego jako GS9. Dlatego jak widzicie, od młodości raper miał do czynienia z życiem ulicy i na pewno nie był udawanym gangsterem, tak jak wielu innych dzisiejszych artystów. Tylko naprawdę żył tym, o czym rapował. No właśnie, rapował. Sama kariera muzyczna tego twórcy jest dosyć ciekawa i jedyna w swoim rodzaju, bo chociaż początkowo muzyka Bobiego nie mogła jakoś się przebić i nie zbierała ona dosyć dużej widowni, to jednak wszystko zmieniło się listopadem 2014 roku, kiedy wydał swój światowy hit pod nazwą, no sami wiecie jaką. Nie będę jej wymawiać tutaj na głos, ale jestem pewien, że choć raz w życiu słyszeliście ten track, no chyba, że nie mieliście dostępu do internetu przez ostatnie 7 lat, bo ten hit Bobiego Szmurdy dosłownie rozwalił całą muzyczną scenę. Jego firmowy taniec, czyli Shmoney Dance, stał się jednym z największych internetowych memów. Raper w kolejnych to wywiadach i nagraniach wykazywał się bardzo ciekawą i unikatową osobowością, co myślę, że też jest nieocenione w kontekście prowadzenia sukcesywnej rapowej kariery. No i ogólnie Bobby był po prostu wtedy wszędzie. Chwilę później wydał także swój drugi największy hit pod tytułem Bobby, który już jednak nie powtórzył osiągów Hot Czarnego. Jednak jak dla mnie był też całkiem spoko. No ale niestety raper już więcej tracków nie zdążył wydać, ponieważ został on aresztowany i zamknięty w więzieniu. Podobnie jak i wszyscy jego ziomkowie z gangu, których co ciekawe też sam po kolei wydał właśnie w tekście i w teledysku tego swojego najsławniejszego hitu. Ponieważ jeżeli przeczytacie sobie jego tekst, to po kolei podawał w nim ich ksywy i to jakich występków się dopuścili na ulicach, co potem było nawet oficjalnym dowodem w późniejszej rozprawie sądowej. No właśnie, teraz pewnie zapytacie, za co w ogóle gang GS9 poszedł siedzieć? No i powiem wam, że nie jest to najłatwiejsze pytanie, bo w grę wchodziła naprawdę po prostu masa przestępstw. Od dealerki przez kradzież po nawet mordę. Ogólnie była to ogromnie gruba i głośna sprawa, którą żył wtedy po prostu cały kraj, na skutek której niektórzy członkowie tego gangu dostali nawet po 90 lat odsiadki. Jednak co ciekawe, początkowo Bobby nie przyznał się do żadnych zarzutów, które przed nim postawiono i na starcie w sądzie wystąpił jako niewinny. Dostał wtedy nawet możliwość opłacania kaucji, by wyjść na wolność, która wynosiła 2 miliony dolarów. Jednak co też ciekawe, to w tamtym momencie jego label, z którym dopiero niedawno podpisał kontrakt, postanowił tej kwoty nie wpłacić i się na niego wypił.
podpiąć. Jednak, no też na szczęście miał on bardzo dobrych prawników, którzy szybko przygotowali ugodę z sądem, wedle której raper miał przyznać się do części postawionych przed nim zarzutów i następnie miał dostać wyrok tylko 5 lat. Jednak w takim przypadku jego najlepszy ziomek, czyli Rowdy Rebel, miał dostać wyrok aż 15 lat, więc dlatego opracowali oni następnie inną strategię. Inną ugodę, na mocy której raper miał przysiedzieć dodatkowe 2 lata w więzieniu, ale za to Rowdy Rebel mógł wyjść z więzienia mniej więcej w tym samym czasie, co i Bobby Szmurda. No i wiecie co? Ten plan właśnie stał się faktem, bo już jakoś w grudniu opowiadałem wam, że Rowdy Rebel wyszedł właśnie na wolność, a dzisiaj dołącza do niego Bobby Szmurda i popatrzcie, mamy już nawet pierwsze nagranie, prosto od jego mamy, na którym, jak widzicie, rozmawia ona po raz pierwszy ze swoim synem na FaceTime'ie i nie może ukryć swojego ogromnego wzruszenia. Co ciekawe, Quavo z grupy Migos powiedział niedawno w jednym wywiadzie dla Billboardu, że zamierza odebrać rapera prosto z więzienia i też właśnie zapowiedział, że pokaże to całemu światu za pomocą internetu. No i rzeczywiście tak zrobił, bo przed dosłownie sekundą wrzucił nagranie na swojego Instagrama, jak przywozi Bobiego swoim prywatnym odrzutowcem do domu, a Rowdy'emu Rebelowi wręcza powitalne 100 tysięcy dolarów w gotówce. Jeśli zastanawiacie się natomiast, jakie ruchy zamierza robić teraz raper po tak długiej odsiadce w więzieniu, no to portal TMZ już wczoraj wyjawił nam jego rzekome plany na kilka najbliższych dni. I podobno ma to wyglądać następująco, że najpierw będzie on chciał spędzić jak najwięcej czasu ze swoją rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Mają oni następnie zjeść wszyscy razem wspólnie uroczysty obiad i co ciekawe, później raper nie chce udzielać się w mediach, nie chce robić od razu jakiegoś wielkiego zamieszania, ale zamierza po prostu najpierw odpocząć w spokoju i przede wszystkim wrócić do swojej największej miłości, czyli do muzyki. Ma się jej podobno po prostu teraz oddać w całości i dodatkowo w najbliższym czasie będzie musiał też często spotykać się ze swoim kuratorem, który będzie cały czas sprawdzał, czy wszystko u niego ok i czy przypadkiem Bobby nie ma zamiaru powrócić do swoich starych szemranych interesów, a jego zawiasy obowiązywać będą przez cały czas do 2026 roku. Jak coś. Jednak myślę, że tą najważniejszą informacją jest to, że Bobby zamierza teraz oddać się w całości swojej muzyce i wygląda na to, że zrobi on teraz wszystko, by ten jego muzyczny powrót był jak najlepszy i jak najgłośniejszy. No bo też spójrzmy prawdzie w oczy. Pomimo tak wielkiej popularności i hypu na tego rapera, dotychczas wydał on no zaledwie kilka sławnych nutek i jeden mega hit. Tyle przynajmniej zdążył przed aresztowaniem, no i też dlatego jest teraz wielu niedowiarków, którzy uważają, że raper nie uniesie tej presji, że da po prostu ciała i że tak naprawdę cały czas był jedynie one hit wonderem, czyli artystą jednego kawałka. Co by nie mówić, Bobby ma na sobie obecnie ogromną presję i zobaczymy już na dniach, czy jest prosta. Szczerze mówiąc, no to też tu tak wam powiem, że aż się teraz samo to nasuwa, żeby miał on bifa z 6ix9ine'em. No bo wyobraźcie sobie taki scenariusz, to by była dopiero historia. Kapuś kontra kompletne tego przeciwieństwo, bo zresztą Bobby już jakoś przed rokiem w wywiadzie przez słuchawkę bardzo niepochlebnie wypowiadał się na temat Daniela Hernandeza, przez to, że właśnie został tym kapusiem. No a też przypominam, że jeszcze nawet przed tą historią raperzy nagrali nawet razem wspólnie utwór, to znaczy Bobby dograł się jedynie do traku kucyka przez słuchawkę, ale no teraz nie widzę innego scenariusza, jak po prostu ostra spina pomiędzy tymi dwoma panami. No na pewno przyjaciółmi to teraz oni nie będą. Co też warto by wam tutaj przekazać, to raper ma także nowego Instagrama, którego teraz widzicie na ekranach, taka jest właśnie jego nazwa i jak ostatnio na jego My Story ktoś napisał, jest to nowe oficjalne konto Bobby'ego Szmurdy, ponieważ to wcześniejsze zostało zhakowane i to na tym profilu będzie on teraz działał w internecie. Tak więc no cóż, followujemy i czekamy, jak się ta sytuacja dalej rozwinie, a jeżeli tylko coś ciekawego się wydarzy, to oczywiście czym prędzej wam o tym nagram materiał. Dlatego jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu tego kanału, o zostawieniu łapki w górę, o obserwowaniu mojego Instagrama trap.pl news, a tymczasem ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!